Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj poruszymy temat taki. Taką krótką recenzję odnośnie interfejsów do połączenia się z samochodem. Natomiast nim do tego dojdę, chcę bardzo podziękować osobom, którzy wspomagają mój kanał. Kto może do nich dołączyć, będę również wdzięczny. Zawsze jakieś tam informacje staram się priorytetowo traktować, odpowiadać, jeżeli mają takie potrzeby. No i oczywiście zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału. Przekonacie się, że czasem coś tam możecie, jakąś informację dostać, która się akurat Wam może udać, czy trafić jako użyteczna, gdzieś tam się może pokryć i być potrzebna. Słuchajcie, jaki temat dzisiaj poruszamy? Bardzo często, gęsto jest tak, że każdy chciałby, słuchajcie, mieć możliwość diagnostyki samochodu, odczytania błędów we własnym zakresie. Jest to dzisiaj, słuchajcie, bardzo możliwe, bardzo łatwe, jest dzisiaj bardzo dużo sprzętu osiągalnego na rynku. Ja nie będę ogólnie wszystkiego porównywał, tylko to, co akurat mam aktualnie dostępne. Słuchajcie, urządzenia mamy na przykład tutaj, tak jak widzicie, dwa. Jest tutaj urządzenie, słuchajcie, jedno, które teoretycznie dedykowane było pod Forda. LM327 wersji 1.5. Tak wygląda to urządzenie pod OBD. Z przełącznikiem, słuchajcie, do wyboru komunikacji. Urządzenie pracuje, słuchajcie, na trybie Bluetooth. Nie posiada Wi-Fi. No i teraz, słuchajcie, taki temat. Jeżeli macie w pojazd jakikolwiek dowolny, który się łączy, słuchajcie, po OBD, to przyznam Wam szczerze, że na przykład aplikacja bardzo prosta. Na przykład przyjmiemy jakąkolwiek, gdzie tu jakąś mamy taką aplikację. O, na przykład ScanMaster, prawda? Czy to jest, słuchajcie, jakaś tam aplikacja, którą możecie sobie ściągnąć darmową w zupełności, dla niektórych wystarczająca w każdej chwili, czyli jakieś tam odczytanie błędu i tak dalej. Wiadomo, jeśli słuchajcie, potrzebujecie urządzenie, macie na przykład grupę Volkswagena i potrzebujecie zrobić jakąś taką większą diagnozę, czy powiedzmy potrzebujecie jakąś adaptację zrobić, no to niestety musicie już urządzenie mieć takie typowe, dedykowane pod, słuchajcie, określony pojazd. Może nie tak, słuchajcie, jak urządzenie, jak bardziej musimy się skupić na tym, jakie oprogramowanie będzie to obsługiwało, bo bardzo często, gęsto jest tak, że właśnie jakieś tam logowania, czy powiedzmy kodowania są już tylko z programów dedykowanych pod określony pojazd. Ale o tym nie będziemy teraz nawijali. Słuchajcie, mamy urządzenie takie. No i teraz Wam powiem tak. Jeżeli macie na przykład Forda i urządzenie macie takie, dedykowane pod Forda w takiej wersji, to więc powiem Wam rzecz taką. Jeśli chodzi o kwestie programów takich typu free, czyli takie, gdzie ściągacie sobie ze sklepu, to słuchajcie, rzecz jest jaka. Wpinam w tym momencie urządzenie, włączam sobie zapłon, no i teraz słuchajcie co. Urządzenie pewnie za chwilę rozpozna moje urządzonko, więc po Bluetooth próbujemy połączyć się z pojazdem. No i słuchajcie, co się dzieje. Bluetooth jest obecny, OBD jest już rozpoznany, czyli urządzenie jest już widoczne. Ja Wam to może przybliżę. Jest widać, że jest interfejs LM327, wersja 1.5. No i dalej czekamy, czekamy, czekamy. No właśnie, i teraz słuchajcie, mamy błąd połączenia z komputerem samochodu. To jest najnormalniej w życiu błąd, który uniemożliwi Wam połączenie się z pojazdem marki Ford. Jeżeli będziecie mieli, słuchajcie, inny, jakikolwiek dowolny pojazd, to wierzcie mi, testowałem u znajomych w różnych pojazdach, nawet w nowych rocznikach. No i o dziwo, słuchajcie, to coś łączyło się, można powiedzieć, z 95% pojazdów, ale ni pierona nie łączyło się z Fordem. No i dobra, słuchajcie, ok, potwierdzamy. No i teraz tak, ktoś by powiedział, chłopie, mamy przecież aplikację typową pod Forda. No mamy. Jest to, słuchajcie, aplikacja, zaraz otworzę ją od początku, Forscana. Jeżeli znajdziecie się w lokalizacji takiej, gdzie nie ma internetu, więc nie wierzę, że ten internet jest wszędzie, mimo że mamy czasy, jakie mamy, bo nie będzie na tyle wolny, że się nie połączycie, a urządzenie musi mieć dojście do internetu,
to wtedy słuchajcie co. Ładowanie i dostajecie komunikat. Niepowodzenie sprawdzenia licencji. Upewnij się, że urządzenie ma dostęp do internetu. Jesteś zalogowany. Ble, ble, ble. Więc jeżeli do tego internetu dojścia nie macie, to wierzcie mi, że zrobić niestety nie zrobicie nic. Natomiast, jeśli przy tej aplikacji jesteśmy, macie połączenie z internetem gdzieś tam na przykład w domu, przyjmiemy z telefonem, z tabletem i to urządzenie sobie połączycie, a nie wyczyścicie ciasteczek tego urządzenia, czyli tych wszystkich rzeczy, które sobie pozapisywał do tej pory, to wierzcie mi, że tak do mniej więcej do kilku miesięcy, to też ciężko powiedzieć ile, bo w zależności od tego, jak sobie aktualizację program robi, będziecie to połączenie mieli. Natomiast rzecz jest jaka. Tego typu programem z Fordem, słuchajcie, łączymy się bardzo ładnie. Odczytujemy, słuchajcie, bieżące parametry. Możemy sobie zapisać trasę, możemy sobie odczytać błędy, możemy sobie błędy skasować. Praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, z całego pojazdu. W tej wersji 1.5 ono naprawdę obsługuje cały pojazd. Elegancko się łączy. Natomiast niestety, słuchajcie, oprócz tego, że odczytujemy błędy czy cokolwiek innego byśmy z nimi chcieli zrobić, nie mamy żadnej możliwości. Gdybyście chcieli chociażby zrobić, słuchajcie, powiedzmy kodowanie wtryskiwaczy czy wyczyszczenie kodów we wtryskach, bo czasem się zdarzy taka sytuacja, że komuś wyleciał ten kod z wtrysku, gdzieś tam na którymś filmiku to jest, to będziecie wiedzieli co to jest, jak wyleci komuś i trzeba zakodować wtrysk, czy powiedzmy wpisać same zera. Natomiast za pomocą takiego programu niestety, słuchajcie, zrobić tego nie zrobicie. Dlatego od razu mówię tak, jeśli chcecie takie urządzenie, ono jest bardzo dobre, naprawdę sprawdza się. Jeżeli jesteście amatorami i chcecie tylko sobie odczytać jakieś błędy, to w zupełności, słuchajcie, takie urządzenie sprawdzi się, naprawdę. Otwierałem do środka, sprawdzałem wykonanie elektroniki, mimo że nie znam, słuchajcie, producenta tak naprawdę tego urządzenia, wiem jedno, że się sprawdziło w zupełności. Mankament i słuchajcie, minus bardzo duży jest taki, że oprogramowania, które są niektóre dostępne na jakiegoś tam peceta, czy powiedzmy pod jakiś tam system Windowsa, wymagają nie połączenia na przykład Bluetooth, bo niektórzy czasy mają problem z Bluetooth połączeniem przez laptopa, bądź Bluetooth nie mają, tylko przez, słuchajcie, oprogramowanie daje nam dojście takie sztywne, czyli pewne, przez gniazdo USB. No to wtedy, słuchajcie, niestety takie urządzenie się Wam nie sprawdzi. Dlaczego? Dlatego, że to urządzenie nie ma wyjścia, tylko zaślepkę na wyjście USB. Chciałem, słuchajcie, zamontować sobie wyjście USB, natomiast jednego kontrolera brakuje w środku, więc ja uważam, że po prostu gra nie warta świeczki. To tak, to słuchajcie, pokrótce wygląda, jeśli chodzi o kwestię Forda, natomiast jeśli macie inne pojazdy z dowolnej grupy, to wierzcie mi, że bez względu na to, jaki nie będziecie rocznik posiadali, to takim urządzeniem można powiedzieć nie zrobicie jakichś tam kodowań, cudów, ale odczytacie błędy w zupełności, parametry bieżące z czujników, to co będziecie chcieli, to w zupełności wszystko się Wam sprawdzi i odczyta. Natomiast słuchajcie, mamy drugie urządzenie tego typu. Słuchajcie, jest to urządzenie VScana, wersja STN2120. Też na, słuchajcie, LM327, tylko to już jest wersja czwarta, czyli to V4. No i słuchajcie co, powiem Wam jedną rzecz. A, nie widzieliście tego urządzenia, teraz go widzicie, przepraszam, najmocniej. Tu macie to urządzenie LM-a. I teraz Wam powiem jedną rzecz. Bardzo jestem, powiem Wam, zaskoczony, bo naprawdę urządzenie, jak na tego typu urządzenie, które można powiedzieć, słuchajcie, nie jest jakimś tam, powiedzmy, królem wśród urządzeń diagnostycznych na rynku. O dziwo, słuchajcie, można powiedzieć, że to jest niezły księciunio. Nie miałem nigdy, słuchajcie, problemu typu zrzucenie komunikacji, typu przerwanie komunikacji. I teraz powiem Wam taką rzecz. To jest okablowanie, które pracuje przez typowe gniazdo USB. Tu macie gniazdo USB, na którym to pracuje. Jeżeli zakupujecie u producenta, myślę, że tego producenta sobie znajdziecie w sieci spokojnie, bo ten producent jest, to słuchajcie, dostajecie w zestawie
płytkę z oprogramowaniem, czyli ze sterownikami takimi pewnymi, i wierzcie mi, że to urządzenie naprawdę się sprawdza. Ma to, słuchajcie, bardzo duże znaczenie, na przykład kiedy? Jeżeli chcecie w pojeździe typu Ford, przykładowo, bo to jest urządzenie, które było dedykowane typowo pod Forda, natomiast obsługuje wszystkie pojazdy, słuchajcie, od 96 roku bodajże w górę, i jak na razie ja nie miałem pojazdu, z którym by się nie chciało przegryźć. Wiadomo, kwestia oprogramowania, to jest, słuchajcie, już pojęcie drugie, bo musicie mieć pod tego LMA 327 jakieś oprogramowanie, które Wam będzie obsługiwało dany pojazd, chyba że ogólnikowo tylko lecicie po samym OBD. To słuchajcie co, to urządzenie jest w stanie się nawet połączyć z jednoprzewodowym CAN-em, gdzie większość urządzeń na rynku traci komunikację, ale zacząłem Wam mówić odnośnie Forda, więc już skończę. Jeżeli zdarzy się Wam sytuacja, że musicie na przykład dopisać klucze w Fordzie, to wierzcie mi, że tym urządzeniem sobie zrobicie. Chyba że będziecie mieli jakieś tam mankamenty już u siebie w pojeździe. Natomiast jeżeli tych mankamentów nie ma, to słuchajcie, w zupełności to urządzenie nie przerwie Wam komunikację. Będziecie mogli wyresetować immobilizer na przykład w Focusie z silnikiem 1.8. Będziecie mogli ponownie dopisać klucze, gdzie, mówię, bardzo często ludzie polegają na tym Fordzie. Mimo że to chwilkę czasu potrzebuje, bo on musi swoje czasy tam odbyć w oprogramowaniu. Procedury trzeba przestrzegać, to co on nam nakazuje to robić, ale mimo to, słuchajcie, da się tym zrobić. Łącznie z tym, że jeżeli trafimy, słuchajcie, na przykład na pojazd typu Mondeo, w którym musimy wklepać wtryski, to słuchajcie, mając oprogramowanie, już nie będę Wam mówił jakie, bo na rynku możecie sobie dowolne kupić typowe pod Forda, tylko że wiadomo, słuchajcie, jeżeli już taki pojazd macie, warto naprawdę sobie wykupić czasem licencję, nawet powiedzmy roczną, dwuletnią, jeżeli planujecie jeździć tym samochodem dłużej, bo to się sprawdza. Jak się sprawdza? Słuchajcie, w oprogramowaniu pełnym macie możliwość kodowania wtrysków. Jeżeli nie chcecie zakodować wtrysków, możecie na przykład wyczyścić kody, czyli wpisać same zera, to odnośnie wtrysków. Natomiast słuchajcie co, w pojazdach typu MK4, słuchajcie, już, czy powiedzmy, czy lecimy w górę, możecie robić bardzo dużo zmian w module GEMA, który jest, słuchajcie, co jeszcze na przykład. Chcecie sobie wyłączyć na przykład informacje, przypominania o pasach, czy powiedzmy chcecie sobie zrobić, co możecie sobie zrobić w liczniku, jakąś zmianę, czy powiedzmy zamki centralne, kiedy mają się zamykać, czyli na przykład, że kierowca jeżdżąc na co dzień zamyka i otwiera tylko swoje drzwi, a ponowne naciśnięcie guzika otwiera dopiero całość. No ma to sens, słuchajcie, bo wiadomo, że jak jeździmy sami, po co ten samochód ma się cały otwierać, a z drugiej strony po co ktoś ma nam wsiadać do środka wtedy, kiedy nie potrzeba. No także słuchajcie, taka krótka recenzja. Natomiast słuchajcie, niestety, że tak powiem, wtyka przez USB daje nam sztywne połączenie pewne. Jest to bardzo duży atut, a z drugiej strony no pewne uwiązanie, bo musimy mieć, słuchajcie, już laptopa, urządzenie, które pracuje tylko i wyłącznie z gniazdem USB. Natomiast wierzcie mi, że jeżeli chcecie zrobić jakąkolwiek zmianę w pojeździe dowolnym, czy powiedzmy, czy jakieś programowanie, no to już niestety pasuje to urządzenie sobie zakupić na USB. Kosztuje to na pewno ponad stówkę, nie wiem ile dokładnie, natomiast sprawdza się w zupełności. A jeżeli potrzebujecie tylko i wyłącznie urządzenie, żeby odczytać sobie jakieś tam błędy, które są bieżące, wersji jakiejś demowej, to już wierzcie mi, że oprogramowanie na przykład w przypadku Forda typu jakaś aplikacja dostępna, darmówka, która jest, ona sobie może nie poradzić, chyba że tablet z licencji taka, która jest tam, coś tam odczyta, ale nie wszystkie bloki. Natomiast w przypadku połączenia już kablowego macie oprogramowania, którymi już możecie sobie zrobić dużo. Tylko też, słuchajcie, uważajcie na jedną kwestię.
To jest kabelek niepozorny, natomiast takim kabelkiem możecie zrobić na tyle dużo zmian w pojeździe, że jeżeli robicie sobie coś bez głowy i klikacie po prostu niepotrzebnie i zatwierdzacie jakieś tam procedury, to żebyście sobie nie narobili jakiegoś bigosu, bo czasem można. No chociażby ja Wam powiem, co można zrobić. Można w pojeździe na przykład skasować klucze, nie wiedząc jak dopisać nowy klucz, i później robi się właśnie akuku i samochód nam nie zapali. No także słuchajcie, pokrótce mamy informację wyprostowaną. Jak komu się filmik przyda, proszę na łapeczkę w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału. Przekonacie się, że to się czasem sprawdza. Może się akurat Wam przydać. Dziękuję przede wszystkim za wytrwanie. No i cóż, cześć, do następnego filmu. Hej!